Co prawda transmisja była z ekranu telewizora,
z naszej przyświętej transmitowania, znaczy z naszej kaplicy transmitowania msza święta, ale jak w kościele, tak? Trzeba było się ubrać i klękać i wszystkie te postawy. Czy myśmy przypadkiem nie zredukowali, mówię świadomie, zredukowali modlitwę do akcji, do czynności? Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus stał na noc, wyszedł na górę, żeby się modlić, to czy to była dla niego akcja? Czy on tam nie szedł, żeby się spotkać z Ojcem i z Duchem Świętym? On tam szedł, żeby się spotkać, szedł, żeby porozmawiać, on tam szedł, żeby się podzielić, on tam szedł, żeby pobyć z nimi. On nie szedł zmówić litanie, albo różaniec, tak? Pamiętam takie przedstawienie w teatrze, nie pamiętam tytułu tego przedstawienia, ale to byli nasi święci, różne historie naszych świętych, napisane tak bardzo pastorałkowo, ale archanioł Gabriel przychodzi do Matki Bożej ze zwiastowaniem, no i pobożny autor oczywiście włożył mu w usta właściwe przywitanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Odpowiedziała Matka Boża, ale Aniołowi Gabrielowi. No przecież do Matki Bożej nie wypada inaczej się zwracać jak pobożnie po katolicku. Więc Pan Jezus nie szedł, żeby się modlić, w sensie coś tam odmówić, tylko żeby się spotkać. I dzisiaj, kiedy zapraszam do tego, żebyśmy w ramach naszego Wielkiego Postu wrócili do modlitwy postu jałmużny w nowy sposób, to chcę, żebyśmy zamienili akcję na relację. Żeby to nie było tak, że modlić się to znaczy coś odmówić, coś zrobić, tylko żeby modlitwa to było pobyć, spotkać się, usłyszeć. I w tym sensie być może, że chciałbym zaproponować, jakby nowe spojrzenie także na Pismo Święte, które jest księgą. I czasem może to mylić, że my bierzemy do ręki książkę, bo się możemy pomylić, bo widzimy strony, druk, zdania. I to wygląda jak książka. Gdyby nie była trochę, powiedzmy, no nawet ta oprawiona, gdyby znalazła się na moim regale z książkami, no to może inne są nieuprawione, więc by trochę się wyróżniała, ale przecież postawimy Pismo Święte, nie wiem, w ten sposób i ona się nie będzie różniła. Może grubością to tak pomylimy z encyklopedią albo z jakimś słownikiem. Ale przecież, kiedy biorę Pismo Święte do ręki, to nie biorę książki, tylko On jest Słowem Bożym. Więc kiedy sięgam po Niego, no to może też jakbym podawał rękę. Bo są takie chwile w moim życiu, kiedy jestem tak skonany, że nie mam siły, żeby coś odmówić. Ale biorę Pismo Święte i przytulam i tak sobie jestem z Pismem Świętym. Czy to nie będzie modlitwa? Czy kiedy trzymam Pana Jezusa w swoich ramionach, to nie jest modlitwa? Czy ja muszę jeszcze coś dołożyć, jakiegoś tekstu? Przypominam to, że muszę jeszcze pobożnie pomyśleć, ale nawet pobożne myślenie mnie w tym momencie nie jest. Czy to nie jest modlitwa, kiedy biorę Pismo Święte do ręki? Bo może się okazać, że to sam fakt, że Pismo Święte gdzieś się znalazło, że wziąłem, że trzymam, tak, że to już jest, tak? Wzięcie Jego w swoje ramiona, wzięcie Jego w swoje dłonie, że zapraszam Go do swojego życia. Być może jeszcze nawet jestem gotowy, żeby otworzyć, zacząć czytać, ale już jakoś tam występuję. Drugie słowo jest o poście. I znowu post traktowany jest jako czynność, jako coś, co zrobić, albo jeszcze gorzej, w wersji nie robić. A nie robić to najbardziej popularne, nie jeść, nie pić. Oczywiście nie wszystko nie jeść, nie wszystko nie pić, ale mamy jakieś tam wyselekcjonowane swoje produkty. I wierzcie mi, że ja po prostu za groźnie mogę zrozumieć, na czym polega wielkopostne postanowienie, że nie będę jeść słodyczy. Jaka jest wartość w jedzeniu słodyczy? Znaczy rozumiem, tylko jest jedna wartość w jedzeniu słodyczy, że mi się wielkopostnie sylwetka poprawi. I tak akurat to się dobrze kojarzy, bo przygnówek, a potem wiosna przyjdzie i człowiek wejdzie w te swoje ciuchy, które już mam przygotowane na wiosnę, na lato. Ale tak naprawdę, jaka jest wartość w niejedzeniu słodyczy? Poza zębami, tak? Nie wiem, bo się psują, czy cokolwiek. Czy kilogramami, które możemy zdobyć. Jaka jest wartość w niejedzeniu? Znowu wchodzimy w akcję, a jeżeli, okej, modlitwa to jest relacja i post to jest relacja, no to gdzie jest nawiązanie relacji przez niejedzenie słodyczy? Znaczy w tej mojej koncepcji jest możliwość zamienienia akcji na relację i także jest możliwość rzeczywiście niejedzenia słodyczy, ale pod kątem relacyjnym, czyli kupuję sobie
parę cukierków do kieszeni, nawet do każdej kieszeni. Może nie w spodni, bo to byłoby się niebezpieczne dla spodni, ale mam ten słodycz w torebce czy gdziekolwiek. Po co? No nie jem słodyczy, żeby być bardziej słodkim dla swojej Marysi. Żeby ta słodycz, której my wszyscy jakoś tam potrzebujemy, raczej płynęła z mojego sposobu, w jaki patrzę, w jaki mówię, w jaki słucham, w jaki dotykam, a nie przez to, że że słodycz uzupełnia sobie. Tak? No przecież mamy głody emocjonalne i czasem jest spokojnie się da zaspokoić czekoladą. Fajnie. Z bakaliami albo z orzechami. Mam takie swoje ulubione. Tak? Jak jest głód emocjonalny, no to w stresie to też zjemy. Tak? Tu chodzi o to, żeby właśnie nie biorę tego, nie korzystam z tego, ale bo chociaż też jestem na głodzie, ale tym bardziej to daję. I tu przychodzimy do jałmużny. Jeszcze druga sprawa też z czasem też to występuje, nieoglądanie. Nieoglądanie w tym sensie seriali, telewizji, czy czegoś tam rezygnujemy, chociaż nie wiem, bo teraz wiadomości trzeba, no niby można słuchać. Ale sobie odmawiamy telewizji na czas Wielkiego Postu. I znowu, jaka jest wartość nieoglądania? Jeśli to się zamienia na czytanie książek, to jest jeszcze okej, okay, to jest jakiś tam pozytyw. Ale znowu akcja, tak? Nie oglądam. Znowu, zamieniamy nieoglądanie na będę bardziej zainteresowany, co ciekawego się wydarzyło, nie u serialowych bohaterów, tylko u mojego męża czy u mojej żony. Wiadomości, które chcę oglądać, to są wiadomości, które przynosi mi mój mąż czy moja żona z jego czy z jej świata, czy z tych aktywności, których on czy ona byli w tym momencie. I w tym sensie nieoglądanie zamieniamy na relacyjność, czyli oglądam w nowy sposób, patrzę w nowy sposób na swojego męża, na swoją żonę. I przechodzę do jałmużny. Znowu jałmużnę myślimy, a to coś damy komuś drugiemu. Tak? Podzielimy się z tym, co mamy. Czasem nawet dużo nie mamy, ale zawsze jeszcze coś możemy znaleźć, żeby się podzielić. Jest taka wyjątkowa księga, Piśmie Święte. Bardzo krótka, nieduża. Ale bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Ja przez długi lat w ogóle nie miałem świadomości, że ona gdzieś tam istnieje. Dopiero też na jakimś tam swoim dniu skupienia usłyszałem od naszego ojca rekolekcjonisty. Na nowo piśmie, oczywiście to w czasie seminaryjnych studiów to było, ale gdzieś tak zniknęło. Bardzo ciekawa historia. Bardzo przypominająca nasze także własne dzieje narodowe. Izrael, wiemy, że miał perypetie przez cały okres swojego trwania. Jest taki moment, trochę nam przypomina naszą sytuację po zaborach, pierwsza wojna światowa i potem ogromne prosperity dwudziestolecia międzywojennego. Mniej więcej Izrael jest w podobnej sytuacji. Wreszcie wrócili z tych różnych niewoli, z deportacji. Wreszcie są u siebie, na nowo odbudowali granice, pozbyli się swoich wrogów. Trochę dzięki różnym, historia jest historia, tak? To można sobie to przeczytać, ale generalnie znowu jesteśmy u siebie. Wreszcie na swoim, wreszcie w swoich własnych granicach, no i wreszcie trochę ulgi i to samo, co byśmy mieli, ogromny wzrost gospodarczy w dwudziestolecie międzywojenne. Szaleństwo, tak, wreszcie mamy, tak, to był jeden z piękniejszych okresów w tych ostatnich latach naszej tożsamości narodowej, kiedy rzeczywiście wszystkiego było mnóstwo. Wreszcie mamy. I przychodzi, no też, kataklizm ogromny, tak jak teraz koronawirus, który też może spowodować wiele różnych kryzysu, ale przychodzi potworna szarańcza. Ale takiej szarańczy, jak oni wtedy przeżyli, to jeszcze nigdy nie przeżyli. To była szarańcza, która była w ogóle, stała się symbolem w ogóle tej klęski, tej katastrofy. Ponieważ szarańcza, ja nie powiem zjadła, trzeba użyć właściwego słowa, zżarła wszystko. Nie ma nic. Wszystko, co zielone, przestało istnieć. Wszystko, co było zapasem, wszystko, co było pochowane w stodołach, nie ma nic zielonego. Jaka jest konsekwencja tego, że nie ma zielonego? Wszystkie zwierzęta padły, bo nie było co jeść. I jest potworny głód, potworny. I wtedy przychodzi prorok i mówi, ogłoście poszt. No facet teraz ustracił. My nie mamy co jeść. A ty mówisz, poszt? Rozumiem, że można pościć, jak spiżarnia jest pełna, no i sobie odmówimy, tak, z jedzenia czegoś. A ty ogłaszasz poszt? Jak mamy pościć, jak my nie mamy już nic?
No i tu właśnie jest miejsce na znowu, na, z tego co mamy i akcja na relacje. Bo o jałmużnie też myślimy o tym, że nam oddajemy coś, co nam zbywa, tak jak to w tym ogłoście post. Ale o co chodziło? Chodziło o to, żeby odwołać się do Pana. Głód jest głodem, ale post jest odniesienie wszystkiego do Pana. I tu jest miejsce na relacje. I też kiedy my myślimy o pieniądzach, żeby coś dać, one nie nawiązują relacji, chyba że my się podzielimy w inny sposób. Podzielimy się, nie wiem, czasem, który mamy do oddania. Dzisiaj mamy tę możliwość, że możemy, nie wiem, zatroszczyć się o staruszków na naszym osiedlu, tak? Czy na naszej ulicy. Że mamy dzisiaj osoby, ktoś mi powiedział, jakimś tam pani, która po wszystkich klatkach przeszła i pod drzwi podsunęła swój numer telefonu. Niekoniecznie na zakupy, tylko zadzwoń. Tak? Po prostu nie ma do kogo zadzwonić. Babcia siedzi sama w mieszkaniu. Nie ma do kogo się odezwać. Dzieci tam za bardzo zajęte sobą. No to, żeby miała do kogo zadzwonić. Tak? I być może podzielenie się tym czasem, którego mam trochę więcej niż inna osoba. Albo podzielenie się tym talentem, który ja mam, a ktoś inny nie ma. Podzielenie się tym, co ja nie wiem, jakąś umiejętnością, którą ja mam, a ktoś inny nie ma. Znowu, jeśli myślimy o jałmużnie, to niekoniecznie chodzi o to, żeby coś oddać, na czym nam zbywa, tylko znowu, żeby wesprzeć kogoś, tą sytuację, tak? Której chcemy, żeby się coś dzięki temu większego dokonało. Tak? Czyli znowu budujemy relacje. Modlitwa, post i jałmużna to nie są akcje, to są relacje. I za każdym razem jesteśmy w połowie już Wielkiego Postu, ale jeszcze ciągle jest czas na to, żeby już nie mówię o tym, podjąć, bo rozumiem, że wszyscy podjęli sobie jakieś tam swoje zobowiązania Wielkopostu, ale może nie tyle podjąć, co teraz zmodyfikować. Trochę popatrzeć, czy rzeczywiście idziemy w kierunku relacji. I w tym sensie ta nasza msza święta i ta nasza konferencja, ta nasza relacja za chwilę internetowa, ona też nam uświadamia, jak jesteśmy zamknięci teraz w swoich własnych domostwach, tak? własnych mieszkaniach. Jesteśmy tak zamknięci, ale nie zamknięci trochę z obawy przed innymi, tylko jesteśmy zamknięci właśnie potraktować to jako okazję do budowania na nowo relacji, uświadomienia sobie, dla kogo istniejemy, po co istniejemy, o co w tym wszystkim chodzi. Właśnie może teraz jest szczególny ten moment, w którym właśnie więcej słodyczy w naszym odniesieniu wzajemnym. Że nie tyle modlitwa, która jest akcją, tylko jest raczej okazją do spotkania wspólnego, żeby się wspólnie pomodlić, tak jak już dawno nie robili, albo wrócić do tego, co żeśmy dawno robili, a trochę zapomnieliśmy. Wrócić do tego, żeby to była znowu okazja do budowania relacji, do spotkania, do bycia ze Słowem Bożym. Mam taki test dla wszystkich, gdy chodzi o Pismo Święte. Test pod tytułem: czy Słowo Boże jest ważne dla mnie? Czy Słowo Boże jest obecne w moim życiu? Bardzo prosty test. Idziemy do domu, wyciągamy egzemplarz Pisma Świętego, stawiamy przed sobą. This is a test, how to check is that the Bible is really important for me. So, we take the Bible in front of us, we take one finger, put on the edge of the book, and check. Być może jest to okazja do tego, żeby odświeżyć nasze egzemplarze. Problem jest, jak ma się dużo egzemplarzy Pisma Świętego, to gdzie nie się zdążył zebrać już. Ale czy na moje pismo, to moje główne Pismo Święte, tak, czy jest dla mnie ważne, tak? Być może to też chodzi o to, żeby trochę sobie pochodzić ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Tak? Jest taka bardzo moja ulubiona postać, gdy chodzi o Władcę Pierścieni, to jest Aragorn. I aktor, który go grał, wczuwając się w tę rolę, wsłuchując się w tę rolę, wgrywając się w tę rolę, szukał takiego atrybutu Aragorna. I tym atrybutem był jego miecz. I on, jak tylko już zaczął grać tę rolę, to noc to chodził z mieczem. Nawet jak szli do pubu, czy do restauracji, żeby coś jeść. On wszędzie chodził z tym mieczem, co czasem powodowało różne problemy, no bo nie zawsze byli oddzieleni od miasta, czasem grali też w mieście i chodzili do różnych jakichś tam, więc facet z potężnym mieczem był traktowany trochę problematycznie. Ale uważał, że ten miecz jest tak charakterystyczny dla roli Aragorna, że po prostu musi mieć go cały czas przy sobie, tak, żeby wejść w ogóle w sposób myślenia tego aktora. I czasem myślę sobie, że Pismo Święte też jest czymś takim, czym trzeba wychodzić. Pamiętam nasze rekolekcje kapłańskie wiele lat temu. Przyjechało
kapłaństwa, całe mnóstwo. Pamiętam też spotkanie kapłanów z papieżem Franciszkiem w Watykanie w msza święta z okazji roku świętego. I to rzeczywiście miło popatrzeć, bo jak Pan Jezus jest przeciwny tych swoich sługach, i wszystkie mądry, takie włosy, bez włosów, z kitkami, z kolczykami, kapłani po prostu, no, wszelkiego asortymentu, tak? A wszystko to kapłani Boże. I na tym spotkanie nasze krajowe w Polsce, były polskie rekolekcje, trochę mniej kolorytu, ale sporo było. Byli też tacy właśnie, wyglądający bardziej na heavy metalowców, aniżeli na prawdziwych pobożnych kapłanów, jak sobie się wyobrażali z oczkami. Ale pamiętam takiego jednego skórzanego, który harlejowca z kolei, który przyjechał na dużym motocyklu, taki mocny, cały w skórze, ale miał genialną torbę. Ta torba, którą miał cały czas przy sobie, zawsze chodził z tą torbą, było miecz słowa, tam było Pismo Święte, bo torba na Pismo Święte. Otwieram i wyciągam. To było jedno, prawda? I to widać było, że on z tym Pismo Świętym chodzi. Ogromny szacunek od razu. Dla tej maszyny potężnej, bo była duża. Ale też dla tej torby, która była z tym mieczem słowa. Także się z tym słowem nie rozstawał. I to właśnie relacja. Jestem w relacji. W relacji ze Słowem Bożym. Jestem w relacji z moim najbliższym. Jestem w relacji z Panem Jezusem. Jestem w relacji na tych wszystkich możliwych poziomach. I gdy chodzi o modlitwę, i gdy chodzi o jałmużnę, i gdy chodzi o post. Tak, chodzi o relację, a nie o...